Dziś w zasadzie historyczna chwila. Zaczynamy bowiem nadawanie cyfrowe. To olbrzymie osiągnięcie technologiczne. To lepsza jakość dźwięku, większy wybór, nowe możliwości. Opowie o tym prezes zarządu Radia Olsztyn, pan Mariusz Bajarowicz, któremu teraz pragnę oddać głos. Jeszcze raz witam serdecznie naszych gości państwa i mam nadzieję, że wspólnie będziemy uczestniczyć w tym dużym święcie nie tylko dla Radia Olsztyn, ale w ogóle dla radia, bo dzisiaj taki krok milowy radio na Warmii i Mazurach uczyni, wchodząc w coś zupełnie nowego. O tym nieco więcej za chwilę, ale pozwolicie państwo, że w związku z tym, że od rana zapowiadamy uruchomienie nadawania cyfrowego, to zaczniemy od tego momentu, by nasz program w systemie cyfrowym uruchomić. Panowie, kiedyś potrzebny był taki przełącznik, dzisiaj wystarczy spacja w komputerze. Proponuję, byśmy razem uczynili ten jeden krok milowy dla Radia Olsztyn, dzięki któremu radio wchodzi w nową erę cyfrową. Radio Olsztyn. Od teraz nadajemy cyfrowo. Słuchaj nas w DAB Plus. I stało się, cieszę się, że są państwo z nami, że są państwo świadkami tego niezwykłego wydarzenia. Co oznacza cyfryzacja Radia Olsztyn? W skrócie, przejście z tego tradycyjnego systemu nadawania na system cyfrowy. To, co przed rokiem przechodziła Telewizja Polska. Radio Olsztyn nadaje w systemie cyfrowym, nowoczesnym systemie DAB+, który daje możliwość rozwijania i poszerzania oferty programowej. Na razie nie ma żadnych informacji o dacie zejścia z tego tradycyjnego sygnału analogowego. A to oznacza, że ciągle te tradycyjne odbiorniki, które są w domach naszych słuchaczy, będą odbierały program nie tylko Radia Olsztyn, ale także programy innych rozgłośni. Co daje sygnał cyfrowy? Lepszą jakość dźwięku. Myślę, że wytrawne ucho słuchacza jest w stanie to wyraźnie wychwycić. To po pierwsze, lepszy sposób nadawania. Nie ma, tak jak w przypadku sygnału analogowego, rwania. Wyjeżdżamy gdzieś, gorszy zasięg, zaczyna trzeszczeć radio. Radio gra albo nie gra. Dzięki systemowi DAB można przekazywać, oprócz tej treści audio, a więc tego, co można usłyszeć w radiu, można przekazywać różne inne treści. Na tej naszej małej wystawce ustawione są radioodbiorniki cyfrowe z różnymi wyświetlaczami, od tych takich najprostszych, najtańszych, do tych bardziej skomplikowanych, dzięki którym przy dużych wyświetlaczach możemy przekazywać. Na przykład szczegółowe informacje o autorach programu, nazwa programu, możemy wyświetlać płytę wykonawcy, która akurat śpiewa piosenkę. Kiedy mówimy o wypadku, możemy pokazywać zdjęcia z tego wypadku. Kiedy mówimy o pogodzie, na najbliższe dni możemy pokazać mapkę pogody. W zasadzie jest to ograniczone tylko inwencją i pomysłowością nadawców radiowych, jak będzie wyglądała przyszłość. To się pokaże. Najważniejsze jednak jest to, że dziś w tym systemie analogowym, a więc w tradycyjnej radiofonii, nie ma już miejsca na powstawanie nowych kanałów radiowych. Gratuluję i też chcę podkreślić, że jakość nadawania sygnału cyfrowego w radiu to krok do przodu, to wejście w 20, już nazwijmy drugi wiek. I myślę, że ta jakość będzie zdecydowanie słyszalna dla odbiorcy Radia Olsztyn, ponieważ jest różnica między analogiem a cyfrą. Wiemy i znamy to po jakości telewizji, która została w roku ubiegłym zakończona. Cyfryzacja została zakończona w naszym województwie. Bardzo ładnie wygląda promocyjna wersja chodzenia cyfryzacji w radiu i porównanie właśnie takiej kasety, którą gdzieś niebawem będzie można w muzeum oglądać, z tym nowym odbiornikiem, który też, jak pan prezes zapowiada, z pewnością będziemy mieli do czynienia bardzo szybko, bo postęp ma to do siebie, że bardzo szybko się upowszechnia i każdy chce, sprawdzając jakość, po prostu dobrość tego postępu, jak najszybciej go upowszechnić.
i tak jak z telewizją, z pewnością z radiem będzie to miało miejsce. Sięgnę. Ty kurde.